Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym tegorocznym odczytowym wybraniu. Temat wybrałem nieprzypadkowo, gdyż prezentowałem go właściwie nie osobiście, bo nie mogłem, ale na konferencji krakowskiej poświęconej archiwom numizmatycznym. Temat dość, można powiedzieć, gorący. Temat, który nadal jest żywo dyskutowany, zwłaszcza poprzez współczesne publikacje. Mówię się na temat o męnictwie królów dechickich. Kim byli owi królowie dechiccy? Więc mieliby to być władcy słowiańszczyzny, która obejmowała tereny bardzo, bardzo szerokie. Mieli oni wybijać własne monety, począwszy już od wielu lat przed Chrystusem. Tak twierdził Tadeusz Wolański, czyli można powiedzieć główny Tadeusz Wolański, który będę musiał coś zrobić, żeby to nie biegać. Chyba, że tam staniesz. Tutaj mam. Tam mógłbym prosić, mógłbym nacisnąć spację, ale jak ci powiem, a nie będziesz śpiesz. Nie idź mam. Tutaj mamy krótką notkę o Tadeuszu Wolańskim, który to pokazywał tego typu poglądy. Oczywiście jest to notka z encyklopedii Odgelbranda, czyli już z początku XX okresu. Wolański Tadeusz, obywatel Wielkiego Księstwa Poznańskiego, radca powiatu inowrocławskiego, zamieszkały w Litwach pod Pakością, posiadał znakomity zbiór starożytności krajowych i słowiańskich. Zapalony miłośnik archeologii, w poczynionych przez się odkryciach, mimo niezaprzeczonej nauki, uniósł się mrzonkami i najdziwaczniejsze potworzył właśnie. No i rzeczywiście, Tadeusz Wolański, którego tutaj sztych zaprezentowano wraz z nekrologiem, urodził się w roku 1785 w Szablach na Żmudzi. Wykształcony był bardzo wszechstronny w wielu dziedzinach chemii, astronomii, botaniki. Przy tym był obdarzony olbrzymim talentem nauki języków krakowskich. W młodości odbył bardzo liczne podróże po całej Europie. Był także żołnierzem armii napoleońskiej, w której odznaczył się podczas obrony Torunia, za co otrzymał Krzyż Legii Honorowej i, jak wspomniałem, już osiadł w Wielkopolsce pod Kruszwicą. Romantyczne słowianofilstwo początku XIX wieku, zwłaszcza na poły raczkujących badań archeologicznych dokonywanych najczęściej przez właścicieli ziemskich, pociągały za sobą rosnące zainteresowanie czasami przedhistorycznymi. To z kolei podpalało umysły wielu naukowców, a także kolekcjonerów starożytności. O niebywałej modzie na słowianofilstwo świadczą liczne fałszerstwa zabytków z epoki, które miały być świadectwami pobytu z dawna osiadłych Słowian. I tutaj można przytoczyć chociażby te bardzo sławne XVIII-wieczne fałszerstwa z Prilwic w Mecklenburgii, gdzie miano odkryć kilkadziesiąt figurek bóstw słowiańskich z napisami runicznymi. No a z terenów rodzimych Wielkopolski tak zwane kamienie mikorzyńskie, które zostały odkryte w roku 1856. Na fali tego nurtu narodziło się również zainteresowanie Tadeusza Wolańskiego numizmatyką. Nie wiem dokładnie, kiedy miało to miejsce, lecz najprawdopodobniej około 1922 roku, kiedy trafił w jego ręce skarb odkryty w Chełmcach w powiecie inowrocławskim. Skarb zawierający m.in. brak teaty połączony łańcuszkami, które prezentowałem na pierwszym slajdzie, oraz brak teaty wykopany w okolicach Gniezna i Kruszwicy. Pierwszą informację o słowiańskich monetach będących w posiadaniu Wolańskiego otrzymujemy w dodatku Rozmaitości do Gazety Lwowskiej z roku 1828, która zamieściła na swoich łamach informację od Joachima Lewela o liście skierowanym do niego od Wolańskiego, w którym zawarł informację o posiadanych
wie przez siły brak tak przedchrześcijańskich. Jak widzimy, jest tam krótka zmianka. Kolega nasz Lewe, kolega ulicy na Wrocławiu od jednożnego pana Zmańskiego, który mu donosi, iż wkrótce przywiezie do Warszawy brak teatry polskie, przedchrześcijańskie, z napisami polskimi, literami atoli samarytańskimi wyryte. Brak teatry te znalezione były w okolicach Kruszwicy i Gniezna na 20 kilka stóp z podziemi wydobyte. W dowód przyłącza brak teatr Mieszka Pierwszego, na którym Lew w Chorwacji z napisem spacznym Mieszko Król Polski, na drugim Szemon, zapewne Siemowit, na innych Kraków, Smok, Gnieźć, czyli Gniezno. Tak ważny dla dziejów naszej odkrycie potrzebuje autor głębszej jeszcze uwagi, roztrząśnienia i sprawdzenia. To były to już tak bardzo, bardzo śmiałe interpretacje samego Wolańskiego. Ze spisu dołączonego do dzieła Kazimierza Strączyńskiego z roku 1847 można wywnioskować, że chodziło prawdopodobnie o teatry hebrajskie Mieszka Starego, zwłaszcza w których identyfikował ten napis Mieszko Król Polski. Wolański nawiązał liczne kontakty zagraniczne, między innymi z kustaszem gabinetu numizmatycznego Muzeum Narodowego w Kopenhadze, Christianem Irwinem Thompsonem. W zbiorach tegoż muzeum Wolański zidentyfikował srebrny i złote polskie brakteaty z napisami w języku słowiańskim, z imionami Mieszka, świętego Wojciecha oraz nazwy Gniezna. Opublikował je w roku 1843 w dziełku Tadeusza Wolańskiego Odkrycie najdawniejszych pomników narodu polskiego. Jak widzimy, to są właśnie te trzy medaliony, na których górny poziom to jest napis, który jest przedstawiony w otoku. W polu środkowym to jest zapis prawidłowy, czyli taki, jaki Wolański interpretował. Natomiast ten dolny to jest, jak to odczytujemy. No i rzeczywiście wyszło tutaj Mieczysław Żupan, Wolisław Waleczny. No z tym, że jak wiemy, to są wszystko monety. To są to wszystko monety, które mamy do czynienia ze skandynawskimi naśladownictwami monet bizantyjskich i z bizantyjskim medalionem. Jak to wyglądało? Recenzja Strączyńskiego, zamieszczona w tomie Biblioteki Warszawskiej z 1943, nie pozostawia wątpliwości co do niewiary w dokonania Wolańskiego. Zarzucił autorowi dowodzenie starożytności dziejów Polski przy pomocy monet w oparciu o nieautentyczną kronikę Prokosza, której nieautentyczność zresztą wykazał dobitnie Lelewę. Ponadto podał wątpliwość informacji autora, który nie podał numerów inwentarzowych tych okazów ze zbiorów kopenhaskich, ani nie zamieścił informacji, czy Wolański widział je osobiście, czy też były to jakieś reprodukcje. Najważniejsze jednak, że Strączyński w oparciu o niedoskonałe rysunki stwierdził, że pierwszy brak teatru przypomina stylem pochodzenie bizantyjskie. Natomiast trzeci nadal Konstantyna II. No jak widzimy, tutaj jest opinia Strączyńskiego, który pisze, że wskrzesza w niej Wolański Lechów, wydobywa spod odwiecznych mogił Krakusa i Wandę, przywraca wiarę i autentyczność kronice Prokosza, wszystkiego dowodząc pieniążkami, które w swoim zbiorze posiada. W roku 1945 Wolański opublikował swoje listy o starożytnościach słowiańskich, gdzie wskazał 11 tablic, tu prezentuję tylko jedną, na których przedstawił monety i medaliony w jego mniemaniu należące właśnie do emisji tzw. królów mechickich. No i cóż to widzimy? Widzimy tu między innymi pieniążki Władysława Wygnańca, między innymi. Oczywiście, które zostały przydzielone. No to z takich naszych rodzimych. Tu są monety oczywiście celtyckie, tu mamy naśladownictwo dirhemów arabskich, więc to są, tu mamy pierzęć 13-wieczną Siemowita. Więc tak naprawdę no, był to bardzo ładny zbiór, trzeba przyznać, ale no, interpretacja publikatyczna wybitnie wykazała, już od wielu, wielu lat stwierdzono, że to były jednak obce monety, ewentualnie monety polskie, ale dużo, dużo późniejsze. Ponadto Wolański bardzo przejął się tą krytyką i zarzucił Lelewelowi, który jednoznacznie twierdził, że
przed przyjęciem chrześcijaństwa w Polsce nie wybijano żadnych monet. Denner twierdził, że posługiwano się tutaj pieniądzem naturalnym, czyli wszelakim rodzaju skórkami wiewiórczymi, czy innymi przedmiotami. I jak pisał Wolański, wyliczając Denner gabinety numizmatyczne, z których czerpał materiały, wymienia m.in. także i zbiór Uniwersytetu Warszawskiego. Dziwna rzecz, kolekcja brak teatrów i monet polskich, przeze mnie w ciągu lat 30 zebranych, w ilości 2739 sztuk, przez rząd dla Uniwersytetu cen 16 tysięcy złotych polskich ode mnie nabyta, także nie była jeszcze do Petersburga wywieziona, gdy autor Warszawy opuścił. Czemuż ani jednej sztuki z niej nie odmienia, dając w swych pismach tylko małą zbieraninę 20 kilku pieniążków po większej części z innych dzieł wyjętych, jak to Staczkiego, Joachima i Madera. Czyli on to wszystko, co on posiadał, pocztuje za fałszerstwo. Mówiąc pan Delewe bezpiecznie korzystać z zapasów numizmatów polskich Uniwersytetu Warszawskiego bez obawy natrafiania na fabrykację. Zresztą zarzucano Wolańskiemu wielokrotnie, że być może on sam te monety wytwarza. To oczywiście było nieprawda. Dostał przydania tysiąca rozmaitych stępów, potrzeba i czasu, i majątku, i zdatności, aż to całe życie nad numizmatyką siedział, przy niej osiwiał, tak łatwo z siebie zadbić nie da, jak pan Delewe sądzi. Na to odpowiedział Delewe. Wolański wyrzuca niżem zbioru jego nie wiadomo jak długo w Warszawie będącego nie poznał. Że dla Uniwersytetu Warszawskiego zbiór biernackiego nabyty został, o tym wiedziałem. Że również nabyto Wolańskiego, o tym nie wiedziałem. Przyczyny czy powodu mojej niewiadomości nie podobna mi dziś wyrozumieć. Także w pewnym sensie wytłumaczył się, już w tej chwili nie będziemy w stanie stwierdzić, jak to było w rzeczywistości. Także do najbardziej znanych pomyłek Wolańskiego należało przydzielenie brak teatru, czyli jednostronnie wybijanej monety, przypisywanej dzisiaj wydawnictwu Bolesława Krzywoustego, domniemanemu biskupowi pruszwickiemu Luciuszowi Alebandzie, który miał przedstawiać chrzest Mieszka I. Widzimy tutaj biskupa z pastorałem, który błogosławił osobę klęczącą przed nim. Namiętność Wolańskiego do odczytywania treści legend numizmatycznych budzi dzisiaj uśmiech, zwłaszcza że czynił to w dobrej wierze, chcąc uargumentować starożytność Słowian i szerokie kontakty z całą starożytną cywilizacją oraz nadać im należne miejsce. No jak wiemy, to jest właśnie ta moneta, która została przedstawiona w książce Kazimierza Stanczyńskiego Pieniądze Piastów. Jest to bardzo, bardzo cenne, że Stanczyński wziął pod uwagę ten zbiór. Gdyż wówczas był on już, jak tam było wcześniej nadmienione, wywieziony do Petersburga. Tam prawdopodobnie w jakiejś części się znajduje. I tu jest komentarz Stronczyńskiego właśnie do tej monety. Widziałem wprawdzie kilka oryginalnych tego rodzaju traktatów, ale dwa tylko z nich bliżej pod względem legendy miałem sposobność rozbierać. Na tych dwóch nie było wcale imienia Mieszka, który pan Wolański na swoim znalazł egzemplarzu, ale Beslavs Lulevalii. W tym by raczej imię Bolesława wybaczyć można. Dzisiaj oczywiście wiemy, że jest to moneta Bolesława Krzywoustego i tutaj już nie mamy żadnej wątpliwości. Jedna z odmian zresztą tej monety. Tymczasem słowianofilstwo zostało w XXI wieku zastąpione pojęciem turbosłowianizmu tak zwanego. Ten drugi termin jednak właśnie nijak do pewnego romantyzmu zamiłowania w odkrywaniu przeszłości. Turbosłowianizm próbuje za pomocą niewybrednych słów obalić współczesne ustalenia m.in. historyków dotyczące XIX-wiecznych ustaleń, które w żaden sposób nie mogą być odmiennie interpretowane. Przywraca się więc uznane za fałszywe źródła, na nich opiera całą złożoną konstrukcję, według której państwo lechickie istnieje miałoby kilka tysięcy lat. Winę natomiast za ukrywanie faktu istnienia takiego imperium w przeszłości ponosi na Kościół katolicki, Żydzi, masoni i byli zaborcy. Zwłaszcza niedawno, sprzed dwóch lat, opublikowana książka Słowiańscy królowie Lechii, autorstwa Janusza Wieszka, wydana, wydawać by się mogło, przez bardzo dobre wydawnictwo Bellona. Dlaczego akurat tak zdecydowali się na opublikowanie takiej książki, nie wiem. Autor tak pisze, proszę bardzo. Potwierdził to Tadeusz Wolański, to chodzi o te monety. Polski badacz, archeolog, historyk, ekspert, numizmatyk, wielki polski patriota, który prowadził badania i je publikował z zagrożeniem życia w bardzo trudnym okresie pod zaborami w XIX wieku. Zagrożenia żadnego nie było. Mało tego, Wolański pełnił dość wysoką funkcję w Sejmie Poznańskim, tak? Więc to raczej tutaj nie można. Natomiast Olele Weru wyrażał się, o to wyraża się jak najgorzej. I tutaj prawda, że dalej napisał, że przed wprowadzeniem chrześcijaństwa w obiegu był łatki wyderkowych zwierząt, jak kudy, wiórki, kupilice.
Ponadto całkowicie zignorował kupioną przez rząd kolekcję Monet Walańskiego, mówiąc o nim amator, jakiś amator w Polsce, Walański. Widoczny jest w tej pracy przeogromny tupet i arogancja Lelewela Wellehofera, wiadomo, to był, nazwisko zostało spolszczone, który raczej nie reprezentował interesów Polski, także oficjalnie uznając Konikę Prokurosza za falsyfikat, co było w interesie zaborcy niemieckiego. Także zawsze wszystko można w jakiś sposób uzasadnić. No to jest taki wyjątek tylko z całej książki, która obfituje wiele podobnych bardzo zwrotów. Oczywiście Wolańskiemu nie można zarzucić, że wyłącznie się myli. Nie tak dawno przecież profesor Suchodolski opublikował artykuł, który zatytułował bardzo ładnie Tadeusza Wolańskiego Zwycięstwo z zagrobu. Otóż Tadeusz Wolański właśnie w swoim zbiorze posiadał monetę, której wstecznie umieszczono imię Bolesława i on przypuszczał, że jest to moneta Bolesława Dobrego. Ten rzadki, nigdzie nieopisany pieniądz to na widoku zebrach karty solidy opisane rzeczywiście są polskie i od Bolesława dawniejsze. Ten solidus, który do czeskich Bolesławów najmniejszego nie ma podobieństwa, nosi na sobie wyraźnie napis Bolesławus Lux, czyli książę, przy tym samym krzyżu, który wraz z łukiem pojedynczym, podwójnym oraz trójkątami znajduje się na monetach i tak dalej, i tak dalej. Moneta wyobraża, jak dzisiaj interpretujemy przynajmniej chyba strzałę, drzewo życia. To jest symbolika chrześcijańska, na stronie odwrotnej oczywiście krzyż w formie takiej bardziej wschodniej. Była to jedyna znana moneta. Długo czasu nie znano żadnego drugiego egzemplarza. Podejrzewano właśnie, że jest to falsyfikat, który Wolański popełnił dla jakiegoś uzasadnienia swoich twierdzeń. Na tymczasem już w XX wieku znalezione zostały dwa skarby, w których wystąpiły pojedyncze także egzemplarze tej właśnie monety. Jedna ze skarbu z Kalisza Krajskowa, a druga ze skarbu z Garska na Pomorzu. I te dwa egzemplarze to są jedyne monety, które zachowały się, tego typu, które zachowały się do naszych czasów. Uznaje się, że jest to rzeczywiście pierwsza polska moneta, której datowanie tak, chyba w okolicach 1000 roku tak się datuje ta moneta. No i jest to najstarsza polska moneta, współwystępowała na odsładze starymi monetami niemieckimi, także tutaj wszystko się opiera na tych współwystępowaniach monet. No ale wiemy doskonale zresztą, że moneta ta została przedstawiona w serii Narodowego Banku Polskiego Historia Monety Polski Jana Bolesława Dobrego, ale jest odwróconym napisem. Czyli to takim prawidłowym. Ale dlaczego? Wiadomo. Ale dlaczego tak zrobiłeś? Prawdopodobnie chodziło o ułatwienie publice, czy odczytywania.